Nie przedstawiam się z imienia, nazwiska, tylko po prostu są niki tak zwane, tak? Czy tam masz jakiś Super, nick? Damian Cikula. A wróżku, takie są. Brawo! Strasznie się denerwujesz. Znalazł. Kto się ani nie miał nigdy Czemu się tak denerwujesz? dzieci, ani nigdy się nimi nie opiekował. Co, ja nie rozumiem? Nie mówię, że się denerwujesz strasznie, nie wiem Nie czym. kręci. No bo się denerwuję, no bo nie chcę o tym gadać, no i tyle, no. Nie Ale będę o się czym? tłumaczył, kurwa, ludziom. O swoich dzieciach, no kurwa, co mam? Swoim ludziom się będę tłumaczył o swoich dzieciach, to jest moja sprawa. No. Tutaj piszą, że ukradłeś kajdanki z sex shopu. Że co? Nieważne. Nie, no cuda tu piszą. Zamartwi się. Jesteś w swoim mieście chyba gwiazdą. Naprawdę jesteś gwiazdą w wielkości Batmana tam gdzieś. Bo cię tu ten... Hejtują tak No. ludzie, że... To jest kurwa, Powinieneś iść nie? Ja za bym chciał radnego... wszystkie po kolei. Powinieneś iść za radnego albo za burmistrza, nie? Nawet nie trzeba by było akcji wyborczej jakiejś, ten kampanii, sorry, plakatów, bo cię tu wszyscy znają normalnie. Nie wiem, co się dzieje. Ty jesteś tak znaną tu osobistością, widzę. A o co im chodzi? No kurwa, przecież. Nie wiem o co chodzi. Ja już mam dość. Kurwa, cały czas na mnie najeżdżają. Kurwa, mać, no ludzie! Czy wy nie macie serca, kurwa? Co wy chcecie, kurwa, ode mnie? Jak ja nic nikomu nie zrobiłem, to mi, kurwa! Zresztą nie będę wam się tłumaczył, no. Ja cię pierwszy raz w życiu widzę, także nie wiem, co tam nabreweżyłeś, jak to mówią. No tak, no tak. Chodź, bracie, chodź, chodź, bracie. Ja się nie pokazuję. I powiedz mi, że ja źle mówię? Źle mówię? O czym? Mój bracie. Prawa. O czym? Siądź. O ty kurwa. No chłopcy, co? Dobra, No. kolego, trzymaj się, ale Ja co mam nawet dalej? widzenia nie ma. Z bratem się tam Dzięki, powitaj. bracie. Wszystkiego dobrego. No faktycznie jakiś... A, nie będę się wypowiadał. Dobra. Nie będę się wypowiadał. Troszkę dziwny jakiś gość. Dzięki za prezenty. No, dla mnie to jest, trochę takie, no, dziwne. Gościu, co drugie słowo, kur, no to już coś z nim jest nie tak, nie? No faceci lubią sobie zaklnąć, no ale żeby aż tak bluzgać. Dam jeszcze raz zaproszenia, może wskoczy ktoś taki, no, zrównoważony, że się tak wyrażę. Co? Tak? Jestem Polką w 100%. Jezu, no bo myślę, sorry, przepraszam. Nie, bo zazwyczaj ten. Dobra, nie było tematu. Pozdrawiam Żywca, Bogdan się kłania. Witam, Klaudia z Trójmiasta się kłania. Nie, sorry, bo tak powiedziałaś ten. Tak to trochę Oła. po ukraińsku zabrzmiało, ale wiesz, że tu Ukrainek w ogóle tego. No, ale to dobra, mniejsza o to. Przed chwilą też tu z kimś rozmawiałem z Gdańska. Z chłopakiem jakimś tego. Co tam nad morzem? Wieje? Wieje, brzydka pogoda się robi, no. A są te bursztynowe koraliki, spoglądają? Nie ma. To tam gdzie, to tam kręcili, nie? Na molo w Sopocie widziałem ten teledysk, nie? Tak, no. No. Mazur. To ten gość jest chyba też jakiś Rosjanin czy coś, on ma taki akcent dziwny, nie? Nie wiem, czy z Ukrainy ten Nie, pan. no, ja w 100% Polka. Ale nie, mówię o tym gościu, co to śpiewa. A, no to tak, no. No, to jest jakiś Saiwan czy Sawian. Nie pamiętam już. No. I co tam porabiasz w tym Gdańsku? Ja w Gdyni jestem. Gdyni? Czyli pracujesz w porcie, rozładowujesz kontenerowce pewno. Nie. To był Pracuję żart. w firmie. W firmie, która trudni się.
Specjalizuję się różną dziedziną. Po fotowoltaikę, po naprawianie statków. I sprowadzanie zagranicznych części do Polski. To jakiś tam neon masz za sobą taki? Mhm. W starym stylu. Kiedyś takie neony były, no to wraca do was. Mój neon, no. Personalizowany. O, to w pokoju taki? Tak, no. Nie, widzisz. No to fajnie, fajnie, fajnie. A ty co, Bogdan, porabiasz na TikToku? Wiesz co, porabiam, jestem na L4, już miesiąc prawie, także nie mogę bardzo wychodzić teraz na, znaczy mogę wychodzić się tam coś przespacerować, no ale, ale dajmy na to w góry, góry moja pasja, no trochę mam tam z kolanem coś, ale wszystko wraca do normy. No ale wiesz, ZUS czeka, żeby cię złapać. Jak cię złapią, no to wiesz, wiesz o co chodzi. Smoła, bardzo myślałeś długo nad tą wypowiedzią, którą napisałeś. Czujesz się usatysfakcjonowany? Ja? Nie, tutaj osóbka na czacie, wiesz? Hejtuje cię kto? Napisał coś bardzo brzydkiego. Nie, nie mnie. Napisał, że Arka świń, Arka Gdynia, kur... Także nie chcę dzisiaj życzę ci, żebyś się piznął, tak szczerze powiedziawszy, w mały palec. Ale nie, i żebyś... nie. Nie, nie mów tak, bo on się będzie nakręcał jeszcze więcej. Nie mów tak. Nie, nie... ja się takimi rzeczami nie przejmuję, ale po prostu pamiętaj, to... słoneczko, że karma nie gubi adresu. Po prostu go zablokuj i tyle. Pozdrawiam cię serdecznie. No. I żebyś sobie popływał jak delfinek w tym wodzie, na której masz na profilowym, o ile to jesteś ty. Powiedziałabym więcej, ale zgasiłabym cię jak peta i byś płakał całą noc, że kobieta cię po prostu zjechała. Więc nie, no naprawdę nie dogaduj się z nim, nie dogaduj się z nim, bo to, to się mija z celem. Spokój. Nie zniżaj już się do poziomu. Już poszedł do Dubaju albo będzie sobie siedział w krzakach. No nie, no poszedł. Także hasta la vista. Możemy, Bogdan, sobie zrobić jedno i ja będę uciekała, dobra? Bo ja muszę jechać mojego synka odebrać z przedszkola. Oczywiście, ja to rozumiem. Każdy ma jakieś obowiązki. No, ja już mam dzieci trochę starsze. Nie, po prostu nie lubię... no, nie dokończę. Nie, no bo są tu takie palanty. Przed chwilą gadałem z jakimś gościem, to tam pisali, że jakiś zboczeniec, kryminalista tego, no... Nie mogę oceniać kogoś, kogo nie znam, tylko go widzę. No, ty możesz być, nie wiem, też jakąś psychopatką, morderczynią, ale pierwszy raz cię widzę w życiu na oczy. Wszystkie swoje ofiary wywożę do lasu. To robisz? Zwłoki do lasu wywozisz i zakopujesz? Mówię, że ja jestem straszna, że ja wywożę ludzi do lasu.